To, co dzieje się z ludzką duszą i ciałem po śmierci, nieustannie fascynuje ludzi na całym świecie. Jednak są osoby, które zawodowo zajmują się przygotowaniem zmarłych do pochówku. Balsamista ujawnił, jak tak naprawdę wygląda ten proces, a szczegóły mogą szokować. Śmierć osoby bliskiej jest ogromnym ciosem, i większość z nas bardzo długo dochodzi do siebie po takiej tragedii. Widok osób zmarłych również jest czymś przytłaczającym. Są jednak osoby, które zawodowo zajmują się przygotowaniem pogrzebu lub nawet odpowiednią pielęgnacją zmarłego przed jego pochówkiem. I choć każdy z nas wie, że przed pogrzebem lub też wystawieniem ciała zmarłego w trumnie, trzeba wykonać przy nim szereg czynności. Nikt do końca nie zdaje sobie sprawy z tego, jak to wygląda i na czym konkretnie polega balsamowanie i pielęgnowanie zwłok. Z pomocą przyszedł zawodowiec, który dokładnie wyjaśnił, jak wygląda jego praca, Szymon który od wielu lat zawodowo zajmuje się przygotowywaniem zmarłych do ich ostatniego pożegnania, gościł w popularnym programie siedem metrów pod ziemią. Prowadzący internetowe show, Rafał Gembala, nie boi się zapraszać ciekawych gości i rozmawiać z nimi na wiele tematów tabu, tak było również w tym przypadku. Balsamista opowiedział dziennikarzowi, jak dokładnie przebiega proces pielęgnacji ciał osób zmarłych specjalista zdaje sobie sprawę, że wiele osób nie ma pojęcia o tym, czym zajmuje się zawodowo, a balsamację zwłok kojarzy ze starożytnym Egiptem. Sam Szymon wyznał, że gdy opowiada znajomym, czym się zajmuje, ci pytają go, czy ciała osób zmarłych balsamuje się jakimiś specjalnymi balsamami. Proces balsamacji to głównie dezynfekcja całego ciała. Zatrzymujemy rozkład ciała osoby zmarłej i dzięki temu poprawiamy też jej wygląd. Staramy się przywrócić wygląd kosmetyczny, żeby osoba wyglądała tak, jakby spała. Szemon zdradził też, jak dokładnie przebiega wykonywanie jego obowiązków zawodowych. Mało kto mógłby spodziewać się, że dokładnie tak wygląda balsamacja. Specjalista wyznał, że przed pochówkiem następuje wymiana krwi na inne płyny. W tym celu musi podpiąć się do żył i tętnic osoby zmarłej. Jest to po prostu wymiana krwi na inne płyny na bazie formaldehydu. Wracam krwią o obieg, który jest w ciele osoby żywej. Tak jak tętnicami płynie krew, tak ja wtłaczam płyn i odbieram go żyłami, żeby ciało zostało przepłukane z krwi, która już się rozkłada. Co ciekawe, zabiegu tego dokonuje się głównie z powodu bezpieczeństwa osób, które będą chciały pożegnać bliską osobę zmarłą. Po dezynfekcji ciało jest bezpieczne dla osób przebywających w pomieszczeniu za sobą zmarłą. Drugim powodem jest oczywiście poprawa wyglądu kosmetycznego.